numer 7. Ogłosił koniec i powiedział o bólu. Przyszłość Mariusza Pudzianowskiego po walce ze Szpilką przez pewien czas była niewiadoma. Pojawiły się doniesienia, że byłemu strongmanowi skończył się kontrakt z KSW oraz, że kolejny pojedynek może stoczyć na jubileuszowej gali Fame MMA 20. Ponadto po starciu ze Szpilką Pudzian musiał poddać się zabiegowi kolana, a jak wiadomo, kontuzje w tak zaawansowanym wieku nie są dobrym prognostykiem dla sportowca. W związku z takimi okolicznościami tytuł jednego z artykułów Super Expressu mógł zasugerować, że jego czytelnicy dowiedzą się jakichkolwiek informacji w kwestii przyszłości Pudziana bądź w kwestii jego stanu zdrowia. Mariusz Pudzianowski ogłosił koniec i w końcu znalazł na to czas, powiedział o dużym bólu, nie brał tego pod uwagę. Oczekiwania jednak z pewnością nie zostały spełnione, bowiem w artykule przedstawiono Instastory Pudziana, w którym były strongman poinformował jedynie o zakończeniu swoich codziennych obowiązków oraz że ma teraz czas dla siebie, by pójść na salę treningową. Tytułowy ból natomiast został dodany do nagłówka na podstawie jego kolejnego Instastory z treningu, w którym przytoczył niejednokrotnie używane przez siebie samego słowa boli, bo ma boleć. Numer 6. Zawodnik KSW na dopingu. Przez wiele lat walki w KSW odbywały się na dystansie 2 rund, a nie standardowo 3. Jak wspominał chociażby trener Okniński, powodowało to, że zawodnicy bardziej stawiali na siłę i agresję, a nie kondycję, a co za tym idzie, stosowali dużą ilość środków dopingujących. Pomijając fakt, że kontrole w MMA do dnia dzisiejszego są rzadkością, to do KSW mocno przylgnęła łatka organizacji, gdzie walczą następni zawodnicy, a nawet powstało nowe rozwinięcie skrótu KSW. Kto z te***ów więcej? Jak ludzie potocznie nazywają KSW w tej chwili? Że kto z te***ów więcej? Bo tam nie ma żadnej kontroli antydopingowej. Były mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki w marcu zeszłego roku zakończył karierę pięściarską, a 3 miesiące później zadebiutował w KSW na gali na Narodowym, gdzie popisał się nokautem z pleców, który obiegł cały świat. Pół roku później i dokładnie rok po jego ostatniej walce w boksie, brytyjska agencja antydopingowa podała do wiadomości publicznej, że w organizmie zawodnika wykryto zakazaną substancję. Co istotne, badanie odbyło się po wspomnianej walce bokserskiej na początku 2023 roku, zatem wpadka tyczyła się tamtej walki, a nie walki w KSW. Nie uchroniło to jednak niektórych mediów, jak chociażby zawodtyper.pl, przed stworzeniem nagłówka zawodnik KSW złapany na dopingu, co jest mocno krzywdzące dla organizacji, bowiem zakazane substancje wykryto u Głowackiego przy badaniu odbywającym się kilka miesięcy przed walką w KSW. Ponadto we wspomnianym artykule autor nieco się zagalopował, bowiem w jednym z początkowych zdań możemy przeczytać: dziś otrzymaliśmy potwierdzenie, że nielegalne środki są stosowane przez zawodników KSW, co jest po prostu fałszem ze względu na termin wykonania kontroli, przy której Głowacki zaliczył wpadkę. Pomijając fakt, że wpadka miała miejsce kilka miesięcy przed walką w KSW, to warto również wspomnieć, że mimo iż Głowacki formalnie faktycznie jest zawodnikiem KSW, to uczciwiej byłoby nazywać go byłym mistrzem świata w boksie, bowiem to raczej z tym będzie kojarzony do końca życia, a nie z byciem zawodnikiem KSW, gdzie zadebiutował w wieku 37 lat po 15-letniej karierze w boksie. Numer 5. Podjął niespodziewaną decyzję. Jak zostało wspomniane na początku filmu, przyszłość Pudziana w MMA kilka miesięcy temu była niejasna. W związku z tym Super Express ponownie postanowił wykorzystać sytuację, by enigmatycznym nagłówkiem zachęcić widzów do kliknięcia w artykuł Mariusz Pudzianowski podjął niespodziewaną decyzję, uczy się nowej rzeczy, zamierza się temu poświęcić. Tytuł, który pasuje do newsa o zakończeniu kariery i znalezieniu sobie nowego zajęcia, w rzeczywistości oznaczał zupełnie co innego, a mianowicie: uwaga, 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 uwaga! Założenie konta na platformie TikTok. Kurwa mać. Numer 4. Powrót Keina do UFC. Mimo że kariera Keina Velasqueza została mocno skrócona przez problemy z kontuzjami, to w oczach wielu zdążył zyskać status prawdziwego gołta wagi ciężkiej. Z pewnością na długo zapamiętane zostaną druga i trzecia walka z Dos Santosem, w której Amerykanin przez 5 rund parł do przodu, nie zwalniając tempa nawet na sekundę, i zmasakrował twarz Brazylijczyka, która po obu walkach wyglądała jak po zderzeniu z tirem. Velasquez ostatnich kilkunastu miesięcy z pewnością nie może zaliczyć do najlepszych ze względów prywatnych. Chcąc samemu wymierzyć sprawiedliwość w stosunku do człowieka, który według słów Keina miał molestować jego 4-letniego syna, ruszył samochodem w pogoń za autem rzekomego oprawcy i strzelając z broni palnej w jego kierunku chybił, raniąc pasażera, będącego ojczymem domniemanego oprawcy. Zawodnik, który pod koniec 2022 roku po 8-miesięcznym pobycie w areszcie wyszedł na wolność za kaucją $1 milion, aktualnie czeka na proces, który według dostępnych informacji
informacji datowany był na styczeń tego roku. Kibice Kane'a, których z pewnością jest bardzo dużo, kilka tygodni temu mogli poczuć duże zaskoczenie i radość, widząc na portalu MyMMA newsa o następującym tytule. Powrót byłego mistrza do UFC, Cain Velasquez pojawi się na gali UFC Vegas 84. Wspomniana radość pewnie w wielu przypadkach szybko przeobraziła się w rozczarowanie, bowiem pod koniec artykułu podano informację, że Cain faktycznie pojawi się na wspomnianej gali UFC, jednak nie jako zawodnik, a członek narożnika jednego z uczestników tego eventu. Warto również wspomnieć, że przy udostępnianiu newsa na Facebooku pojawił się sugestywny opis z równie sugestywną emotką. Numer 3. Przyczyna awantury po UFC 223. Konflikt Conora z Habibem jest do dziś najgłośniejszym konfliktem w historii MMA. Ze strony Irlandczyka padały nie tylko przekraczające w opinii wielu granice teksty, ale także dopuścił się on słynnego ataku wraz ze swoją ekipą na autobus, w którym jechał Habib, co zakończyło się wypadnięciem z gali trzech zawodników. Kulminacja konfliktu miała jednak miejsce tuż po zakończonej walce, bowiem Dagestańczyk po wygranej wyskoczył z klatki w kierunku narożnika McGregora, co zakończyło się wielką awanturą w oktagonie. Co ciekawe, w opinii Artema Lobowa, który broniąc Conora w tym konflikcie naobrażał w rosyjskim wywiadzie Habiba, przyczyną całego konfliktu było słowo kurczak, którym Habib nazwał Conora w języku angielskim po jednej ze swoich walk. Może to dla was nie zabrzmi zbyt poważnie, ale kurczak to jedna z największych obelg w Rosji, jakie możesz zadać mężczyźnie. W Rosji słowem kurczak nazywa się osobę, która została zgwałcona w więzieniu. Habib o tym doskonale wie. Oczywiście znając powagę tej obrazy, musiałem ostro zareagować i myślę, że każdy zrobiłby to samo, bo jakim byłbym przyjacielem, gdybym tego nie zrobił? Moja odpowiedź była mocna, ale mówiłem same fakty. Powiedziałem, jak Habib może nazywać go kurczakiem, skoro to on cały czas wycofuje się, a Conor nigdy się nie wycofał. Na podstawie wypowiedzi Artema, Super Express stworzył artykuł, który trzeba przyznać brzmi dosyć dziwnie. Znamy przyczynę bijatyki po walce McGregor kontra Nurmagomedow. Poszło o kurczaka. Numer 2. Nie miał zamiaru go ukrywać. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych, poza imprezowym życiem Conora, pojawia się coraz więcej materiałów z jego treningów. Wciąż nie znamy jednak oficjalnej daty jego powrotu, o którym mówi się tak naprawdę od kilkunastu miesięcy. Mimo że Irlandczyk ostatni pojedynek wygrał 4 lata temu, a w klatce widziany był po raz ostatni niecałe 3 lata temu, to wciąż wzbudza emocje i ludzie wyczekują jego powrotu. Dowodem na to, że ludzie mocno interesują się jego poczynaniami, jest działanie mediów, które często tworzą absurdalne artykuły na podstawie nawet najmniejszej aktywności Conora w internecie. Tak było chociażby pod koniec zeszłego roku, kiedy Conor wstawił na Instagrama zdjęcie po treningu zrobione przed lustrem wraz z zawieszonym czarnym pasem na szyi. Super Express zdecydował się poświęcić temu zdjęciu cały artykuł i tytułując go nawiązał do stroju Irlandczyka. Conor McGregor nie miał zamiaru ukrywać p***a przed kamerą. Ten widok od razu uruchomił internautów. Numer 1. Kanał MMA Info. Powszechnym zabiegiem przy tworzeniu nagłówków jest formułowanie ich w postaci zdania pytającego. Konkretnie mówiąc, najczęściej widzimy propozycję jakiejś walki, tak jak chociażby przedstawiony przykład Pudzian kontra Fiodor i na końcu znak zapytania. Mimo że w miażdżącej większości odpowiedź na zadane w tytule pytanie brzmi nie, to tworzenie takich nagłówków jak najbardziej ma sens, ponieważ w najkrótszy możliwy sposób pokazuje, o czym będzie artykuł. Najczęściej w tak zatytułowanych artykułach znajdziemy odpowiedź na postawione w nagłówku pytanie, bądź chociażby drobne odniesienie się do niego, jednak jak się okazuje, nie w każdym przypadku jest to regułą. W czerwcu zeszłego roku Pudzianowski i Popek wstawili na media społecznościowe wspólne zdjęcie. Patrząc na jego opis, było to przypadkowe i w żaden sposób nieplanowane spotkanie w trasie. Wspomniane zdjęcie było jednak wystarczającym pretekstem do tego, by kanał newsowy MMA Info zatytułował swój film jako Pudzianowski kontra Popek 2 ze znakiem zapytania na końcu. Jakby tego było mało, 12-minutowy film zawierał dokładnie 8-sekundową wzmiankę o tym, że panowie zrobili sobie zdjęcie i wstawili je do internetu. Mariusz Pudzianowski zaskoczył fanów, wrzucając zdjęcie ze swoim byłym rywalem, z którym zmierzył się w co-main evencie na gali KSW 37, Pawłem Popkiem Mikołajów.
Prawdopodobnie żadna osoba widząca wspomniane zdjęcie nie zinterpretowała go jako nadchodzący rewanż obu panów, a sam fakt, że w tak zatytułowanym filmie nie było absolutnie żadnego odniesienia do ich potencjalnej drugiej walki, tylko 8-sekundowa wzmianka, że strzelili sobie fotkę, nadaje jeszcze większej absurdalności temu nagłówkowi. Serdeczne podziękowania za obejrzenie dzisiejszego filmu oraz za zostawienie subskrypcji. Gorąco zachęcam do zapoznania się z poprzednimi materiałami, które aktualnie widać na ekranie.